Jestem Jackie Wells. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowy, do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez... Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Dexter DeShawn. To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Przejedźmy się. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a typak znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Słyszałam o 2 typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy, na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. Takowy materiał pozwala ci po prostu doświadczyć zakodowanych wrażeń. Za to surowy jest jak wirtual. Możesz się w nim swobodnie poruszać i zwracać uwagę na każdy szczegół nagrania. Edytorzy korzystają z tego trybu, żeby wyławiać właściwe emocje i modyfikować je. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Co Yorinobu dostanie w zamian? Strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? Sprawiłem sobie bota do spalinka. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. Co to jak? Musicie wyluzować. Sztarnić. No i jest. Flathead model MP0D12. Teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. Dbam o własny interes, nie o twój. Śledzono was, ale to już pewnie podejrzewasz. Ludzie Stout chodzili za wami, a za nimi chodzili moi ludzie. W końcu puściły jej nerwy. Myślała, że dogadałaś się z Maelstromem za jej plecami. Nacisnęła czerwony guzik trochę za szybko. Ktoś tu odrobił lekcję? To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Więcej? Nie pamiętam dokładnie ile. Z tych szanowanych, najstarszych. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Nie ma czasu na szperanie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej. Zgadnij. Dalej! Wygotujcie się! Kończ, musimy się stąd zwijać. Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaperdoga? Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie.
dzielić cudze myśli i wspomnienia. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Krito, mieszkałeś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. No, pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Weź go nie nazywaj moim kumplem. Były wspólnik. Wykiwał mnie? Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Pary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Jeszcze nic nie powiedziałem. Pytanie brzmi, czy powinienem uznać, że coś jest nie tak? Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie rób tego, nic w ten sposób nie osiągniesz. Ty sukinsynu. Będzie mi ciebie brakowało. Bolać ci? Za Jackiego. Zasady. Jackie zawsze je szanował. Były dla niego ważne. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał.